W Centrum Kongresowym Targu w Kielce odbyło się pierwsze Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Jego pomysłodawcą jest profesor Zdzisław Ratajek. Zaczęła się szczególna misja, którą edukacja ma prezentować światu. My na tej konferencji, którą nazwaliśmy Forum, chcemy spotkać wiele osób z wielu środowisk i rozpocząć dialog. Warto organizować tego typu fora, żeby w wymiarze dydaktycznym, ideowym dyskutować dzisiaj o roli szkoły w przygotowaniu kadr dla gospodarki, dla społeczeństwa. Inwestycja młodego człowieka w dobre jego przygotowanie jest dzisiaj najważniejszą inwestycją, która zdecyduje o roli Polski w świecie. Forum towarzyszył Salon Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, gdzie swoje nowości zaprezentowało 70 firm. W ramach innowacyjnej edukacji przedstawiamy czujniki pomiarowe. Przeprowadza się w sposób mobilny, czyli zabieramy pewne elementy w teren i badamy na przykład wilgotność, na przykład opady, na przykład pH gleby i różnych innych elementów przyrody. I to notujemy w elementach przenośnych, przynosimy do sali wykładowej, przegrywamy na komputer i wtedy przedstawiamy w postaci różnorodnych wykresów. Na tych targach jest też organizowany konkurs dla wydawców. W konkurencji książki, podręczniki, oficyna edukacyjna Krzysztof Pazdro za książkę, którą pozwolę sobie pokazać, Podróże matematyczne, dostaliśmy medal. Jest to książka niesamowita, książka, która pewnie zmieni nastawienie do matematyki. Matematyka ma jeszcze nadal złą prasę, jest przedmiotem mało lubianym, a tą książkę, którą napisał dla nas profesor Szurek, powinna całkowicie to zmienić. Mamy grę ScottyGo, która jest systemem do nauki programowania, nauki algorytmicznego myślenia wśród osób najmłodszych, czyli dzieci już od 6 roku życia. Użytkownikowi prezentowana jest seria różnych wyzwań. W tym przypadku mamy zebrać jeden x-ik, który jest w odległości 2 kratek od robota. Aby wykonać zadanie, musimy ułożyć z puzzli program. Start, początek programu, wykonujemy 2 kroki. Skanujemy rozwiązanie, robot wykonał 3 kroki. Rozwiązanie było optymalne. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wystawia się tutaj z Laboratorium Szkoł Przyszłości. W ramach laboratorium opracowujemy scenariusze edukacyjne. Tutaj należy podkreślić, że wychodzimy od scenariuszy i dopiero na podstawie scenariuszy dobieramy jakieś technologie, ponieważ technologia ma być pomocą, ma być narzędziem, dzięki któremu osiągniemy jakiś cel dydaktyczny. Ta instalacja nazywa się roboczo piaskownicą. Jest to taka interaktywna piaskownica do nauki geografii, a konkretnie nauki dotyczącej map hipsometrycznych. Jest to abstrakcja dla większości uczniów. Tutaj w przypadku tej instalacji są w stanie, przesypując piasek, usypując różne formy terenu, na bieżąco zobaczyć, w jaki sposób powinno wyglądać odwzorowanie na mapie. Największe zainteresowanie budzą zestawy interaktywne, które prezentujemy na stoisku, jak również monitory interaktywne, czyli już tak jakby duże telewizory z wbudowaną funkcją dotykową w 2 położeniach. W położeniu poziomym jako stół interaktywny bardzo duże zainteresowanie budzi, bo nie ma na żadnym innym stoisku, jak również w pozycji standardowej w pionowej. Na tym mamy w tej chwili takiego rybiego Big Brothera, czyli akwarium na żywo wyświetlające życie rybek akwariowych. Organizatorem forum było Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego.